Cześć moi drodzy, czas na kolejny odcinek. W sumie to będzie odcinek pierwszy, ale posłuchajcie, dzisiaj mamy w sumie to historyczny dzień w hodowli, bo będę jednego dnia nacinał cztery zniosy i to każdy film z cięcia tych jajek zobaczycie na YouTubie, bo każdy z tych zniosów moim zdaniem, jak na chwilę obecną, którą znajduje się w hodowli, jest wyjątkowy, tak? Żeby nie przeciągać, jedziemy ze zniosem numer 1, Mojave Pied z nie wiadomo jakim piedem, jest 2, 4, 6, 8 jajek. Let's do this. No da. Jajeczko numer 1. No jakiś całkiem ciekawy piedzik z tego co widzę, ale tak jak powiedziałem, ja w piedach to dopiero jak wyjdą z jajek jestem w stanie cokolwiek powiedzieć. Także jajeczko numer 1, jest spoko piedzik. Jajeczko numer 2. O, tutaj widzę, że jest na pewno Mojave, a czy coś więcej to się okaże, bo widać tylko kawałek głowy. Jajeczko numer 3. Highlightik jakiś. Nic nie widać. O. Jajeczko 4. Jakiś fajny piedzik widzę. Maybe yellow belly, maybe something else. I don't know. Jajeczko numer 5. No jak widzicie, widzę białego węża w środku. Jeszcze 3. Jajeczko numer 6. Podobnie. Biały wąż. Jajeczko numer 7. No, coś tutaj widać. Ale co, to ciężko mi powiedzieć, może Mojave Yellow Belly, może zwykły pied, ciężko mi powiedzieć, ale tak jak zaznaczę, to nie jest najważniejszy zniosek, który będę chciał dzisiejszego dnia. Mam dwa typy, które mnie bardziej interesują. No i jajeczko numer 8. No Mojave pied ewidentnie, bo tutaj te brązowe plamki wychodzą, ale musi się dopigmentować, nie widać, tak? Dobra, no co moi drodzy, no na ten moment mogę powiedzieć, że zniosek jest udany. Oczywiście zaprezentuję wam wszystkie maluszki w drugiej części odcinka. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do zobaczenia za chwilę, bo będziemy ciachać kolejne jaja. Pozdro, hej, cześć. Moi drodzy, no to co, pokazujemy rodziców. Ten sam jest, o którym wspominałem. O, medalion nawet, yellow belly pied. Zobaczcie, dorosły samiec, jaki jest kontrast między we wzorze, o może tak. Zaraz pokażę wam mamę. A to mamuszka. Mojave Pied. Też moim zdaniem fajna dziewczyna, ciemna. Także tak się prezentuje. Moi drodzy, ogłoszenie parafialne, więc tak, jeżeli chcecie do mnie pisać w sprawie węży, to bardzo was proszę o to, żebyście pisali do mnie na Facebooku, ponieważ na Instagramie przekroczyłem już 220 tysięcy osób obserwujących
Niestety większość wiadomości, które do mnie piszecie, wpada w taki folder, gdzie ja muszę zaakceptować, żebyście mogli do mnie napisać z racji takiej, że jest duża liczba osób obserwujących. Także gorący apel, bo po prostu widzę, że wiszą wiadomości, a czasami mam do przejrzenia 100 wiadomości i nie daję rady tego zrobić. Także bardzo Was proszę, że jeżeli chcecie, to kontaktujecie się ze mną albo na mój numer telefonu 507-508-030 lub przez Facebooka. Dobra, moi drodzy, no to tak. Samiczka Mojave Yellowbelly Piebald. Piękna. Zobaczcie, i taka plamka, i taka plamka, i na głowie Yellowbelly widać im Mojave. Także jak dla mnie petarda. Samiec Yellowbelly Pied. Bardzo fajny, kontrastowy samiec, który myślę, że dość szybko znajdzie swojego właściciela. Mojave Yellowbelly Pied, ale w innej kompozycji zupełnie. Samiczka. I tutaj nie wiem, albo to jest zwykły pied, albo Yellowbelly Pied. Poczekamy jeszcze ze dwie wylinki, zobaczymy co jest grane. Na razie nie będzie dostępna. Może zostanie w hodowli w ogóle, bo u mnie piedów deficyt, także zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. I kończymy moim zdaniem najładniejszym samcem. Zobaczcie jaką ma śmieszną głowę. Z jednej strony ma białe oko. A wzorek się zaczyna z drugiej strony. Znaczy taki najbardziej fikuśny jest z całego zniosu moim zdaniem, także uważam, że całkiem fajny samiec. Oczywiście Mojave Yellowbelly, nie? No i co? Te wężyki jeszcze nie zjadły, także na zooegzotyce ich nie zobaczycie, może zobaczycie je na Terra Aqua. Jeszcze raz wszystkich serdecznie zapraszam. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was kochani. Hej!